Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam do tego, abyście skorzystali z linków w opisie tego materiału. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać współpracę. A dziś na tapet. Bierzemy sobie pozycję Marshall Blueberry. Jest to poboczna seria z cyklu Blueberry, która dzieje się gdzieś tam w międzyczasie, prawda? Pomiędzy tomami, które mogliście już zobaczyć na moim kanale, i jest to ostatni komiks, który de facto nie jest z tej głównej serii, gdyż jak możemy zauważyć, scenariusz stworzony został przez Żyru, natomiast Vance odpowiadał tutaj za rysunki. Ale tak czy inaczej jest to ta ostatnia, powiedzmy, pozycja, która opowiada o dorosłym Bluberze. A dlaczego? A dlatego, że już kolejny tom, jeżeli będę chciał Wam prezentować, to już skupię się wtedy na serii Młodość Bluberego. Także po raz ostatni, że tak powiem, widzimy właśnie naszego. Dojrzałego, że tak użyję określenia raz jeszcze tutaj wspominając o tym komiksie. Oczywiście pozycja została jak w przypadku wcześniejszych, które wam prezentowałem wydana przez Egmont. Komiks w powiększonym formacie prezentuje się następująco. Tutaj mamy grzbiet, który oczywiście będzie odstawał troszeczkę od, że tak powiem, głównej tej serii, z taką charakterystyczną tutaj gwiazdą, gdyż no jest tym marszalem, tak Blueberry, czyli zostaje tak, jakby można by rzec. Szeryfem, prawda, w jednym z miasteczek. To ważne informacje, które tutaj są zawarte. Warto, abyście je przeczytali, sobie przetrzymali na chwilkę materiał, gdybyście chcieli, aby Wam troszeczkę rozjaśniło, jak to wszystko się prezentuje. Co do samego komiksu, cena okładkowa to 99,99. 99. Sama historia, tak jak mówię, jest pobocznym wątkiem, opowiada właśnie o tym, kiedy to Blueberry zostaje tym właśnie wspomnianym szeryfem, ale nie od razu. Na początku wszystko kręci się wokół ich fortu, tak, który tak świetnie znany jest całej serii oraz pewnego ataku na niego poprzez... Indian. Oczywiście w międzyczasie Blueberry wtedy odbywa ważne spotkanie z jednym z tych wodzów, prawda? Bo co? No, bo chce zażegnać, jak to w jego stylu zawsze bywa, konfrontacji pomiędzy białymi a czerwonoskórymi ludźmi, mówiąc tak najprościej. Co i jak tutaj się dzieje, ja pozostawiam to już Wam, abyście poznali tą historię, bo myślę, że to jest naprawdę ciekawa konfrontacja, która ma miejsce i która rzadko kiedy pokazuje, jak to może ktoś być przyparty do muru, a czas nie gra na ich korzyść, bo nie zawsze jednak Blueberrymu udaje się zrobić wszystko tak, jakbyśmy chcieli, prawda, jakbyśmy sobie mogli to wymarzyć, gdyż no jest to jednak taki bohater, który do tej pory zawsze spadał na te cztery łapy, mówiąc kolokwialnie. Akcja, oczywiście, z czasem nam się przenosi w troszeczkę inne peryferie. Sam. Blueberry oczywiście dostaje, nazwijmy to po wojskowemu, to chyba będzie rozkaz, rozkaz od samego Shermana i właśnie tutaj wchodzimy w drugi ten, że tak powiem, cykl komiksu, misja Shermana, kiedy to nasz bohater udaje się w wyznaczone miejsce, gdzie, no jednak, jak to bywa w tego typu miasteczkach? Jest szeryf, jest władza, władza troszeczkę, tak abym powiedział, Szemrana, Pewna kobieta, która ma aranczo i twardo stąpa po ziemi, mówiąc brzydko, kobiety lekkich obyczaj. Ona jest stamtąd wyrywa niekiedy z tych sideł tej nazwijmy to seksualności, która muszą służyć i pomaga im zacząć nowe życie. Może troszeczkę męskie, ale jednak coś takiego tutaj się odbywa. No i oczywiście w to wszystko zostaje wplątany nasz Blueberry, który musi sobie poradzić z pewną misją, bo tak naprawdę tu też chodzi o pewną misję, którą on ma do wykonania. Misja ciekawa, związana oczywiście tutaj z czymby indziej, jak nie z przemytem broni, bo to jest jedna z głównych, że tak powiem, Rzeczy, które jest ważnych w tamtych czasach, nie licząc oczywiście samych pieniędzy i władzy. I tutaj naprawdę fajnie to zostało przedstawione. Komiks czyta się przyjemnie. Czujemy znowu troszeczkę taką bym powiedział historię w trakcie, czyli nie mamy jakiegoś mega specjalnego odczucia, że to się już zaraz kończy, że dochodzi do końca cała ta seria, tylko to jest gdzieś w trakcie i daje taką fajną satysfakcję szczytania tego. Oczywiście same rysunki też warto wspomnieć. No i tutaj trzecia część: Karawana Granica, przepraszam, Krwawa Granica i trzecia część, która tutaj też kontynuuje te losy. Fajnie zostaje przedstawiona oraz ponownie podoba mi się tutaj jeden właśnie wątek. Wątek związany z czyżby innym, jak nie uczuciem które jest spajane do Blueberry. Ego. On to jednak ma szczęście. Albo może nie zawsze szczęście, bo w Arizona Love, o ile dobrze pamiętam, to było to tak dwojako, prawda? Ale wracając do samych rysunków też, bo mówię, historia ogólnie jest ciekawa. Dużo się dzieje w trakcie tych wszystkich akcji, które tutaj są organizowane. I Blueberry, jak to kot, zawsze spada na cztery łapy. Ale same rysunki Węsa. Ja nie ukrywam, że nie jestem jakimś mega wielkim fanem jego twórczości i nie ukrywam, że te wcześniejsze mi się o wiele bardziej podobały, jeżeli tutaj mówimy o duecie Charlie i Giroux. Natomiast w tym komiksie jakoś tak nie do końca czuję tego węsa i to mnie pozytywnie zaskoczyło. Sobie tak nie uświadomiłem tego, że Hello to jest naprawdę Wens, No niby jest tak napisane, że on tutaj maczał palce przy tym komiksie i to by dało nam coś, co... Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do Wensa i do jego twórczości, to tutaj go odczujemy trochę mniej. Dla mnie jest to na plus. Nie wiem, czemu ja tak to odebrałem, ale naprawdę fajnie mi się spoglądało na to wszystko. A i łatwiej mi było przyswoić tą całą historię. Dlatego, mega pozytywne, fajnie przedstawione i ciekawa historia, która właśnie jeszcze na chwilę pozwoliła nam. Powrócić, tak naprawdę, do tych szalonych przygód Blueberry'ego, kiedy czytałem te tomy od 0 do 8, tak naprawdę, bo one tak zostały oznaczone przez Egmont. Ja tam wyjaśniałem, dlaczego tak jest w tych materiałach. Także tutaj już definitywnie kończymy z tym, co na polskim rynku się pojawiło, jeżeli mówimy o samym Blueberry. No, i przyjdzie właśnie pora na młodość. Oczywiście w międzyczasie, kiedy do tego dojdzie, ja tutaj jeszcze w tym materiale zachęcam was, abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi bardzo miło. Nie zapomnijcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć dzwonek. Dzięki temu będziecie informowani o tym, że pojawiły się jakieś materiały na moim kanale. Oczywiście będziecie na bieżąco. Nic wam wtedy nie ucieknie i będziecie mogli śledzić to, co publikuję. Tymczasem dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!